17 grudnia, jak co wtorek, do sklepów i kiosków trafiło kolejne wydanie Nowego Wyszkowiaka. Piszemy m.in. o horrorze kierowców, którzy z powodu wypadków na trasie Wyszków-Ostrów Mazowiecka stali w kilometrowych korkach. Był hit, jest kit. Tak krótko można podsumować sytuację na Daszyńskiego, dawniej jednej z najładniejszych ulic w Wyszkowie. Mieszkańcy i prowadzący działalność gospodarczą liczą na remont. Idą święta. Czuć, słychać i widać na każdym kroku. W Nowym Wyszkowiaku relacje z pierwszych mikołajkowych spotkań. Jak co tydzień mamy dla czytelników informacje ze wszystkich gmin powiatu. Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku otrzymał upragniony samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Wśród licznych informacji sportowych przekazujemy wiadomość dobrą dla miłośników sportów motorowych i Kamila Wiśniewskiego, który po raz drugi wystartuje w najbardziej wymagającym rajdzie świata.